O Janku, który nie chciał być leśnikiem, no i został liternikiem. Różne są nasze koleje losu, zdarzenia, fakty. Gdyby jednak nie spotkała się ta para, Stanisław i Ludwika, nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Cóż, wypada nam się cofnąć do pewnego czwartku dnia 10 grudnia roku pamiętnego 1936. Oj, co to była za zima. W niemłodym budynku, bo w owym roku obchodził jubileusz 35 lat istnienia, w Krajowej Klinice dla Kobiet przy ulicy Polnej, w murach, które nie oparły się historii i stoją po dziś dzień, po raz pierwszy usłyszano głos małego Janka. Cieszyli się rodzice, Ludwika, która miała wówczas lat 33, i mąż jej, Stanisław, 32-letni młody ojciec. Radość dzielili też z nimi dziadkowie mieszkający w Wolicy Koziej, Leon z Petronelą Dominikowscy i w Poznaniu, Michał i Julianna Budniakowie. A świat tego roku cieszył się również z narodzin pięknej szwajcarskiej aktorki Ursuli Anders, Silvio Berlusconiego, którego chyba nie trzeba przedstawiać, i przede wszystkim Jorge Mario Bergoglio, naszego obecnego papieża Franciszka. W Polsce na świat przyszli m.in. Marian Kociniak, Agnieszka Osiecka i Andrzej Bober. W Poznaniu możliwe, że nawet w tej samej Krajowej Klinice dla Kobiet urodzili się Roman Wilhelmi i Zdzisława Donat, sopranistka, której arii starszy już Janek słuchał w Operze Poznańskiej. Mały Janek z rodzicami pierwsze lata życia spędził w Miedzichowie, w odległości 80 km od Poznania, gdzie jego ojciec był strażnikiem granicznym. Długo spokojnie nie było. Przyszedł czas wojny, trudne lata spędzone pomiędzy zachodnimi ziemiami, Poznaniem, a trochę też Wrześnią, gdzie czas spędzali wspólnie z kuzynem Romanem. Po wojnie 9-letni Janek z zapałem wielkim ruszył ku edukacji. Początkowo pobierał nauki w Trzcielu, gdzie też przystąpił do pierwszej Komunii Świętej. Później już na poznańskiej Wildzie, gdzie zamieszkał przy ulicy Fabrycznej 36 pod numerem 11, od frontu kamienicy na trzecim piętrze z balkonem, który miał piękną, kutą balustradę. Podwórko było strzepakiem, wychodziło na nie kuchenne okno i zapewne mama Ludka często nawoływała: Jasiu, wracaj, już czas! Co to były za czasy? Trudne, ciekawe, ale i niebezpieczne. Ale opatrzność czuwała nad Jankiem i dzięki temu możemy tu dziś świętować. Odwiedził, pobierając nauki, kilka wildeckich szkół, m.in. tę na ulicy Prądzyńskiego, później Różanej. Ojcowie zmartwychwstańcy wildeckiej parafii, gdzie ślub mieli Ludwika i Stanisław, starali się ułożyć życie duchowe Janka, który służył tam jako młodszy, a później starszy ministrant blisko ołtarza. Przyszedł czas na wybór zawodu i pojawiła się szkoła, Technikum Leśne w pięknym pałacu w Margoninie. Tu spędził kolejne 4 lata i stał się technikiem leśnictwa, a świadectwo dojrzałości uczyniło z Janka pana Jana. Trochę popracował w różnych leśniczówkach, lasach pięknej naszej Polski i zajął się aktorstwem, ciesząc publiczność swoim aktorskim kunsztem. Grał Otella, Hamleta i może jeszcze Konrada. Wszystko na wielu scenach estrady poznańskiej. 1963 rok, oto rok przełomu. W kawiarni Wrzos na Placu Wolności Jan spotyka Ewę, Bettinę, Mieczysławę, kobietę wielu imion i twarzy, którą po kilku tygodniach prosi o rękę i ową rękę na wszystkie kolejne lata otrzymuje. A w tym roku minęło ich 53. Ślub odbył się w kościele świętego Floriana na Kościelnej dnia 28 września i zgromadził spore tłumy. Panna młoda miała piękną białą sukienkę, a pan młody białą muszkę. W bukiecie pełnym aszparagusu dominowały róże i goździki. Młodzi zamieszkali na Szamarzewskiego 26 w rodzinnej oficynie w podwórzu, ale na samym poddaszu, blisko nieba. Były górskie wakacje, między lesie, między górze. I po 2 latach to blisko nieba okazało się błogosławione, bo urodziła się Kasia. I kolejne 3 lata mały pokoik na strychu był ich całym światem. Zawodowo Jan pracował w dekoratorni kawiarni i restauracji całego Poznania. Ulica Ratajczaka była mu bliska, bo spędzał tam sporo czasu z pędzlem, ołówkiem, linijką i nożycami.
Kiedy żona i córka go odwiedzały, często na deser do kociaka na Armii Czerwonej, dziś Święty Marcinie, razem wpadali. W 1968 roku odebrali klucze do nowego mieszkania na ulicy Kniewskiego 18A na czwartym piętrze, a orzech na podwórku stoi do dzisiejszego dnia i pamięta wiele historii z 9 lat, kiedy tam mieszkali. Wakacje nad morzem, wakacje w Puszczykowie. Jan tymczasem pożegnał państwową posadę dekoratora i stał się rzemieślnikiem, liternikiem, kolejno zajmując lokal na ulicy Ratajczaka, potem krótko na Szewskiej pod czujnym okiem jezuitów, by zatrzymać się na dłużej na Zielonej 2. Sporo farby i rozpuszczalnika przez te lata zużył. W kwietniu 1973 roku miało miejsce wielkie wydarzenie – narodziny Agnieszki i Tomasza. W niedużym mieszkanku zrobiło się ciasnawo. Choć duży park Arena kusił swoimi alejkami i soczystą zielenią, szukali nowego, większego lokum. I udało się. Winiary, ulica Chełmińska 6/7 stała się nową siedzibą, gdzie po dziś dzień Jan ze swoją drugą połową mieszkają. Bo lat minęło sporo. W Warcie ciągle nowe toczą się wody. Dzieci dom opuściły, wybierając kolejno Adama, Małgorzatę, Jakuba i wnuki kolejno się rodziły. Mateusz, Marek, Maria, Marta, Zuzanna, Magdalena, Marysia, Martyna, Anna, Wojtek, Jacek, Zosia i Franciszek. Cała trzynastka. Miasto niby takie samo, a jednak inne. Yeah.